Piotr Przepiórka, brązowy medalistą akademickich mistrzostw świata w zapasach klasycznych. Radomianin przegrał potyczkę o finał z Turkiem, a w pojedynku o brąz nie dał szans Niemcowi. Kiedy zamykaliśmy ten serwis, do rywalizacji przystępował kolejny radomianin, Arkadiusz Kułynycz. Paulina Nogaj zajęła 9. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek w pływaniu. Radomianka popłynęła w wyścigu na 100 metrów stylem motylkowym. W niedzielę Paulina Nogaj wystąpi w wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym. Aleksandra Buczyńska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w grze mieszanej. Partnerem tenisistki returnu Radom był Oskar Michałek z klubu Fakro Nowy Sącz. Radomianka startowała też w grze singlowej, ale odpadła w ćwierćfinale. Trenerem tenisistki returnu Radom jest Wołodymir Warenica. W meczu Polski z Francją podczas Mistrzostw Europy Juniorów do 20 lat wystąpiło czterech Radomian. Damian Jeszkę, Daniel Szymkiewicz, Filip Zegzuła i Jakub Szenk. Polscy koszykarze walczyli dzielnie, ale ulegli Francji 60-67. Drużyna Zamłynia wróciła do pierwszej ligi, ale daleko jej jeszcze do czasów świetności, kiedy grała w Ekstraklasie. Wtedy występowała w jej składzie Anna Ciupińska. Potem opuściła Radom i występowała w innych zespołach. Łącznie w Ekstraklasie spędziła 10 lat. Ostatnio grała w barwach Górnika Łęczna, z którym zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski. Piłkarka właśnie postanowiła zakończyć karierę, ale nie wyklucza, że wróci jeszcze na boisko. Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują tradycyjny turniej piłkarski z podwórka na stadiony. Zawody rozpoczną się we wtorek 15 lipca. Pierwsze spotkanie rozegrają zespoły o nazwach Centrum Wolanowska i Szalone Ogóry z ONP. Natomiast finał zaplanowano na 1 sierpnia. Wszystkie mecze odbędą się na boisku Mosir. W zawodach wezmą udział dzieci z rocznika 2000 i młodsze. Trenerzy Włodzimierz Zawadzki, Zdzisław Kolanek i Piotr Stępień poprowadzą zgrupowanie kadry makroregionalnej w stylu klasycznym. Zajęcia odbędą się w Giżycku. Początek w najbliższy wtorek. W sumie na obóz przyjedzie 17 klasyków z 6 województw. Stanowią oni zaplecze dla kadry olimpijskiej. Nie zabraknie wśród nich klasyków z Radomia. Na obozie poćwiczą Przemysław Piątek, Krystian Szymczyk oraz Rafał Pułowiec.